Jesteśmy na hali maszyn, gdzie będziemy przeprowadzać diagnostykę traktora i będziemy do tego potrzebować specjalnego urządzenia, oprogramowania oraz specjalnej wtyczki. W grudniu nauczyłem się pisać kod do drukarki CNC i gdy wróciliśmy na zajęcia lekcyjne do szkoły normalnie, to przystąpiłem do napisania swojego pierwszego programu. Witamy na zajęciach praktycznych z rozrodu i inseminacji zwierząt w pracowni weterynaryjnej, w której odbywają się zajęcia praktyczne z anatomii i fizjologii, inseminacji, rozrodu zwierząt oraz diagnostyki weterynaryjnej. Odbywają się zajęcia z anatomii i fizjologii zwierząt, na których dzisiaj oglądamy i sporządzamy preparaty tkanek zwierzęcych. Na zajęciach uczymy się również obsługi urządzeń laboratoryjnych. Na anatomii i fizjologii poznajemy szczegółową budowę zwierząt. Aktualnie znajdujemy się w pracowni weterynaryjnej, w której odbywają się zajęcia teoretyczne z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i multimedialnego. A teraz zapraszamy Was do pracowni gastronomicznej, gdzie młodzi kucharze z kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych szkolą swoje talenty kulinarne. Uczą się tu od podstaw sporządzania, dekorowania i wydawania potraw. Nasza szkoła dysponuje nowoczesną, w pełni wyposażoną kuchnią, a wyszkolona kadra pomaga nam w przygotowaniu do zawodu. Po 5 latach nauki jesteśmy przygotowani do wykonywania naszego wymarzonego zawodu lub otwarcia własnego biznesu. W naszej kuchni nigdy nie będziesz się nudzić. Zdobędziesz doświadczenie, które pomoże Ci w dążeniu do celu. Jest miła atmosfera i przyjaźni uczniowie, więc nie martw się, że się nie odnajdziesz. Chcielibyśmy Was zachęcić do wyboru naszego kierunku, a gwarantuję, że to będzie dobry wybór. A oto co dzisiaj przygotowaliśmy. Panekota z musem owocowym, pankejki z bitą śmietaną i owocami i tiramisu.
Teraz prawdziwa petarda. Technik agrobiznesu. Kierunek przyszłości, dający największe możliwości. Kończąc technikum agrobiznesu zyskujesz uprawnienia rolnicze, a także umiejętności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze rachunkowości, zarządzania, marketingu, ekonomii i finansów. W naszym techniku agrobiznesu program rozszerzony jest o zajęcia w samodzielnej księgowości w oparciu o księgowość komputerową. Możesz zatem w przyszłości sam prowadzić ewidencje, ale też świadczyć usługi księgowe, zarówno dla przedsiębiorców, jak i rolników. W dzisiejszych czasach prowadzący działalność gospodarczą muszą odnaleźć się w gąszczu przepisów prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych oraz ubiegać się i korzystać ze środków rozwojowych. Witamy Was w pracowni produkcji roślin. Dzisiaj pokażemy Wam, jak założyć doświadczenie związane z kiełkowaniem roślin bobowatych. Celem doświadczenia będzie pokazanie różnic między schodami podziemnymi i nadziemnymi dwóch gatunków roślin, peluszki i łubinów. Określimy również zdolność kiełkowania obu roślin. Całość doświadczenia zarejestrujemy kamerą poklatkową. Po określeniu zdolności kiełkowania podejmiemy decyzję, który gatunek wybrać do wiosennego siewu. Bierzemy udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Spotykamy się dwa razy w tygodniu, raz zdalnie, a raz w szkole. Na zajęciach w szkole uczymy się składać roboty, a na zajęciach zdalnych uczymy się języka C++. Dzisiaj na zajęciach wraz z kolegą złożyłam pierwszego robota, napisałam do niego program, który działa.